Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj przychodzę do Was z płaszczami, pikowanymi płaszczami z TK Maxa. Spędziłam kilka dni we Wrocławiu i tylko jak miałam choć odrobinę czasu, to chciałam po prostu pojechać i zobaczyć, co tam we wrocławskich TK Maxach można znaleźć. No i powiem Wam, że oprócz kosmetyku, który Wam już kiedyś pokazywałam, nie kiedyś, tylko w ostatnim filmie, albo przedostatnim, już nie wiem w jakiej kolejności one będą publikowane, no to znalazłam właśnie bardzo ciekawe płaszcze. Nie miałam czasu na ich przymierzanie, więc tylko po prostu do samochodu i później do domu i tutaj je będę dopiero przymierzała. Jeszcze nawet nie zrobiłam tutaj takich nagrywek, przebitek, żeby Wam je na sobie pokazać, więc teraz tylko powiem Wam, jak one wyglądają. No mniej więcej wiecie, wiem jak one tam na mnie leżą. Ale jak oglądam takie nagrywki i widzę siebie, to wtedy no, moja decyzja albo zmienia się w stronę zostawienia, albo w stronę oddania. I też Wasze komentarze bardzo, bardzo mi pomagają w tym, żeby na przykład buty zostawić lub je odesłać. Liczę się z Waszym zdaniem i też gdzieś Wasze sugestie wpływają na mnie, czy na przykład oddać, bo jeśli coś mi się bardzo podoba, to wiecie, nawet jak mi będziecie pisać, że nie, są brzydkie, no to gdzieś tam się przekonuję, że to jest coś dla mnie, ale po takich nagrywkach, po zobaczeniu butów czy ubrań na sobie, właśnie tutaj na monitorze, to i Wasze komentarze, to wtedy no rzeczywiście niekiedy, jak nie jestem tak do końca przekonana, to odsyłam. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. No i tak, jeśli chodzi o TK Maxy, dwa pierwsze płaszcze kupiłam w TK Maxie w Koronie, a jeden jasny kupiłam w Magnolii. Także tam możecie sobie sprawdzić. Widziałam, że były też inne płaszcze, innych marek, były wszystkie rozmiary. Tutaj z tymi rozmiarami to też tak nie do końca chyba poszłam w dobrą stronę, no ale to nic, wszystko to zobaczymy. Idę po pierwszy płaszcz i już Wam go pokazuję. Nie wiem, czy uda mi się tutaj wszystko pokazać, starałam się jak najbardziej odsunąć, no ale zobaczymy, jak nie tu, to na przebitkach. I to jest płaszcz Michaela Korsa, to jest Elka. On jest na mnie dobry, ale mimo wszystko jest to taki płaszcz, no, który no, widać, tak? On jest dość taki obszerny i puchaty. Podoba mi się we wszystkich tych płaszczach to, że one się nie błyszczą, że one mają w ogóle zupełnie inny materiał. To nie jest taki ortalion, to jest coś, co na pewno nie będzie przemakać, ale tutaj nie ma takiego właśnie błyszczenia nadmiernego, co przy takich puchatych płaszczach nie jest dobre, bo one jeszcze bardziej są jakby widoczne na sylwetce. Bardzo mi się podoba w nim to, że wokół tego kaptura obszernego jest też taka bawełniana stójka. Ona nie jest bawełniana, to jest jakiś chyba sztuczny materiał. Jeśli chodzi o uszycie, to bardzo mi się tutaj właśnie podoba te przeszycia, które idą tak jakby po skosie w dół sylwetki, co sylwetkę jakby wydłuża, ale też delikatnie wyszczupla. Mamy tutaj kieszenie na zamek obszyte taką skórką, to jest chyba jakaś tam ekoskórka, także tutaj nie będzie nam się nic zbrudzić, bo no tej skórki tu od wewnątrz jest dość dużo, a tu jest taka skórzana lamówka. Jeśli chodzi o rękawy, to tutaj pojawia się też ściągacz, taki sam jak na tej stójce, to jest kolor czarny i mamy tutaj taki kołnierz, ale też i kaptur, który no jest taki obfity tutaj na ramionach. Długi płaszcz ma tutaj delikatne logo na rękawie, zapinany na zamek, jak widzicie, i też
też są tutaj butony, ale one są tylko od strony wewnętrznej, więc tutaj nie widać tych butonów, one są przykryte właśnie tą patką. Zamek odsuwa się też od dołu, więc jeśli komuś by przeszkadzało, chciałby mieć na przykład rozporek, rozcięcie od dołu, to jest możliwość odsunięcia go właśnie tak, żeby można było swobodnie chodzić. I to szycie właśnie tutaj bardzo mi odpowiada, bo tak jak Wam powiedziałam, te przeszycia idą właśnie ku dołowi, tworzy się jakby taki szpic. Chyba to teraz dokładnie widać. Nie wiem nawet, jakie jest wypełnienie, Wam powiem szczerze. Nie wiem, nie chcę tutaj skłamać, w ogóle na to nie zwracałam uwagi. I ten płaszcz kosztował 650 zł. Warty uwagi, jeśli szukacie takiego płaszcza, no to ja mogę Wam go polecić. Ładnie się w nim wygląda, na pewno będzie ciepło. Jest ten kaptur bardzo duży, no jest bardzo mocno wypełniony ten kaptur, także go i widać z tyłu, i tutaj z przodu można po prostu zrobić sobie taki a la kołnierz. Także to wszystko zależy od tego, czy chcecie się mocno zapiąć, i wtedy tutaj okala właśnie ten kaptur Waszą szyję. No i oczywiście moją także. Ładny jest ten płaszcz, tak jak widzicie, on ma lekki połysk, ale to nie jest połysk nadmierny. No, wygląda bardzo dobrze. Widać jakby markę, takie naprawdę szczegółowe patrzenie na szycie. Tu naprawdę wszystko, przepiękne takie elementy przeszycia widać, i sam płaszcz też jest godny uwagi. Także zobaczymy, jeszcze dokładnie poprzymierzam, zobaczę, jak w nim wyglądam. No i też liczę na Wasze komentarze. Idę po kolejny płaszcz. Patrzcie się, jaki on jest długi. I tu nie ma rozporków na dole, a teraz będzie płaszcz granatowy z rozporkami. No i tutaj dokładnie widać, że ten płaszcz jest granatowy, on już jest bardziej matowy. To jest, ja nie wiem, co to jest za materiał, ale on nie połyskuje, to jest marka Deacon & Y, także no taki można by było powiedzieć firmowy płaszcz. I tutaj, bo Wam mówiłam, że były wszystkie rozmiary, no niestety w przypadku tego płaszcza brakowało L-ki, była M-ka, ale ja w ogóle nie mogłam się zapiąć w biodrach, niestety nie było L-ki i wzięłam rozmiar XL. Ale nie mogłabym powiedzieć, że on jest na mnie za duży. Zresztą tutaj, zaraz Wam pokażę, jest taki pasek w talii, który no zaznacza wcięcie i tak jakby troszeczkę zbiera ten płaszcz, także w talii jest taki, mogłabym powiedzieć, dopasowany. Jest tutaj kaptur z takim futerkiem, oczywiście ten kaptur jest odpinany, więc to mi się podoba, bo ja niekoniecznie lubię takie kaptury, zwłaszcza z futerkiem, ale tak jak widzicie, można ten kaptur odpiąć. Bardzo mi się podoba to, że tu na tej stójce od środkowej strony jest taki jakby polar. Po pierwsze przyjemniej dla skóry, po drugie myślę, że jak się odbije tutaj podkład, to łatwiej będzie go zmyć właśnie z tego materiału niż z tego, który jest na stronie zewnętrznej. Od środka też jest bardzo fajna podszewka, prawdopodobnie sztuczna, ale taka, to nie jest coś śliskiego. Ładne też odszycie, jak widzicie, takie lamówki od środka. Jest też, widzę, wewnętrzna kieszeń, nawet tego wcześniej nie zobaczyłam. I teraz tak, tutaj już szycie jest po prostu, te paski są poziome i no niby dobrze, ale wolałabym, żeby one jednak szły na skos, no ale tak nie jest. Tutaj już ściągaczy w rękawach nie ma. Bardzo takie mało widoczne logo na takiej skórce. Wybite są te inicjały.
No i tutaj mamy właśnie ten pasek w talii, ale on jest tylko od boków i z tyłu. Z przodu nie wiąże się tego paska. Nie wiem, czy mi się ten pasek podoba. No jakoś tak niekoniecznie, natomiast on robi bardzo dobrą robotę, bo tak jak Wam powiedziałam, troszeczkę pokazuje tą talię. I znowu są kieszenie na zamek, głębokie, wszystkie te kieszenie są bardzo głębokie, też wykończone tutaj takimi skórzanymi elementami. Ten pasek też ma takie lamówki z góry i z dołu, także no może to i dodaje jakiegoś tam uroku temu paskowi. I zamek, czy on się rozpina od dołu? Nie, ale nie ma takiej potrzeby, dlatego że on nie kończy się na samym dole, tak gdzieś myślę, że w okolicach przed kolanem, więc już automatycznie robi się tutaj rozporek. O, tak jak widzicie, tutaj jest koniec zamka, a jeszcze mamy tyle płaszcza. Są też butony i też nie widać ich. Ta patka wszystko zasłania. Bardzo podoba mi się w tym płaszczu to, że tutaj są po bokach rozporki na zamek. Możemy zapiąć i rozsunąć i wtedy robi się taki bardziej sportowy styl tego płaszcza. Co jeszcze? No chyba ten płaszcz bardziej do mnie przemawia, choć tak jak Wam mówię, ten pasek niekoniecznie, można go odpiąć, tu jest też regulacja butonami, że możecie go bardziej ścisnąć lub poluzować. Nie wiem, czy go chciałabym mieć, jakoś tak, no nie wiem, nie przemawia do mnie. Ach, i jeszcze cena, no to jest najdroższy płaszcz, kosztuje 780 zł. O, tutaj chyba jest wszystko napisane, czym on jest wypełniony, ale musiałabym sobie to wszystko tłumaczyć. Więc i on nie jest tak puchaty jak tamten z Michaela Korsa. Także no muszę się mocno zastanowić. No nie wiem, jakby na mnie wyglądała Elka. Jeszcze mam tu niedaleko siebie TK Maxx. Jak będę oddawała, to sprawdzę, czy ten jest dostępny właśnie w tym mniejszym rozmiarze. No ładny jest ten płaszcz. No i granatowy. I jak widzicie, ładny jest ten odcień granatu. No tylko ten pasek. Ale gdybym go odpięła, to wtedy on jest prosty, także musiałby zostać. I ostatni płaszcz, on już jest zdecydowanie tańszy, jak widzicie jest jaśniutki, taki beżowy, kosztował 350 zł, to jest marka Sisters Point, nie znam jej, rozmiar M. Na pewno jest tutaj sztuczne wypełnienie i jak go kupowałam, to prosiłam ekspedientkę o to, żeby zaznaczyła, że ten płaszcz jest wybrudzony podkładem i pomadką. No niestety, ktoś tak mierzył, że zostawił tutaj swoje ślady. Więc tak, prosiłam, żeby zaznaczyła, bo jak będę go ewentualnie oddawać, no żeby to było jasno napisane, że to nie ja. No i wszystko mnie tutaj prześwietla. Momencik. Jak widzicie, są tutaj czarne elementy, czarny ściągacz, tutaj też jest czarny zamek i butony też w kolorze czarnym, które są na wierzchu. Jest kaptur i szycie, tak jak w tym granatowym, czyli poprzeczne paski, nie ma rozporków. No i tutaj też to mi się bardzo podoba, są rozcięcia, które można odpiąć. Jak widzicie, mamy tutaj trzy butony, można po prostu je odpiąć lub zapiąć, tak żeby
no, komfortowo było, ciepło, albo po prostu, żeby łatwiej nam się wchodziło na przykład do autobusu czy do samochodu. Są też kieszenie, jak widzicie, znowu ten czarny zamek, czyli zapinane kieszenie. No i to w sumie wszystko, czarna podszewka, taki fajny płaszcz na co dzień, taki bardziej sportowy, do jakichś, nie wiem, traperów na przykład. No jakość tutaj jest zdecydowanie gorsza, tutaj już jest ten ortalion, może nie jest tak sztywny, bo on jest dosyć miękki, taki przyjemny w dotyku, natomiast już kaptur ma inny materiał, no taki słaby, mogłabym powiedzieć, i na tej stójce też ten materiał jest taki cieniutki. Nie wiem, czy on tu nie zacznie się gdzieś kiedyś pruć, bo no naprawdę lichy jest ten materiał i w kapturze, i na stójce. Natomiast no, po całości tutaj na płaszczu troszeczkę lepszy. Kaptur się odpina, kaptur też jest ściągany. No i to wszystko, co mogę powiedzieć o tym płaszczu. Bardzo fajny. No taki, wiecie, sportowy styl, nie wiem, jak tak go zobaczyłam, to pomyślałam sobie, no może i fajnie by było mieć jasny taki płaszcz pikowany, ale sama nie wiem. No i znowu mam dylemat, ale to normalne u mnie. No i tak, to wszystko, co chciałam Wam przekazać. Jak widzicie i słyszycie, znowu nie wiem, czy zostawić, czy nie zostawić. Ja ostatnio jestem naprawdę bardzo niezdecydowana, no ale wiecie, jak mam zapłacić 700 zł, no to ja muszę być na 100% pewna, że to jest dobry zakup, bo nieraz podczas noszenia okazuje się, że nie do końca... Rzadko mi się to zdarza, żebym była niezadowolona z zakupu, ale jednak przy takich kwotach to ja już muszę być tak na 100% pewna, że to jest właśnie ta rzecz. Także oczywiście czekam na Wasze komentarze, tak jak Wam powiedziałam, no, czytam je, czytam, nie zawsze odpowiadam, ale staram się zostawić serduszko, żebyście wiedzieli, że ja jestem w tych komentarzach, że czytam je dokładnie, zastanawiam się, co napisałyście. No i rzeczywiście te czerwone buty z Wojasa, ja je kojarzyłam z Mikołajem, a jakby napisałyście mi, że kojarzą Wam się z klaunem, to już to jest na 100% dla mnie buty dla klauna, nie dla mnie, dla klauna. Także no, pierwsze wrażenie jest zawsze takie, no, że mi się wszystko podoba, a później jak właśnie zobaczę siebie na tych nagrywkach z każdej strony i połączę to jeszcze z Waszymi komentarzami, to już tak, to mi dużo, dużo daje. Teraz mam na sobie jedwabną sukienkę, o niej też i o innych rzeczach z jedwabiu będzie film, a ja już z Wami się żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!